Cześć, to Kupazytuba. Z racji tego, że mam w tym tygodniu taki tydzień roztrenowania, tak zwany Deload Week, to postanowiłem, że odpowiem na jedno z pytań, które się tutaj bardzo często przewija, a mianowicie o rozgrzewkę oraz co zrobiłem, co robię, żeby mieć zdrowe plecy. Zatem pokażę rozgrzewkę przed moim treningiem dołu ciała, a teraz usunę się w róg, jak młody Bóg. Także za ten rym poproszę o lajka. Dobra, zaczynamy, więc no, tutaj powiem, że nazwy, których będę używał, mogą nie być profesjonalne, bo nie jestem trenerem, ale chciałem przedstawić, co ja robię tutaj przed treningiem. Także najpierw były takie wymachy nogą, teraz tutaj takie ruchy okrężne, żeby rozgrzać się. Tutaj ścięgna. Te wszystkie, żeby trochę zwiększyć mobilność. Właśnie moja rozgrzewka nie ma na celu się zmęczyć, tylko zwiększyć mobilność i zakres ruchu. Po prostu, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby na pewno nic się nie stało. Następną rzeczą są takie przenoszenie nóg. Przyznam, że niektóre z tych ćwiczeń mogą się Wam wydawać śmieszne, ale na pewno warto ich spróbować. No przecież nieważne, że ktoś się będzie śmiał, tutaj zaraz zobaczycie. Taka progresja z przenoszeniem nóg jeszcze, to dodatkowo nam tak rozgrzewa odcinek lędźwiowy. Tam tutaj takie drugą stroną, tak zwane skorpionsy to są po angielsku. No wszystkiego tego, to wszystko to co tutaj robię, to w sumie nauczyłem się z YouTube'a. Więc no postanowiłem tylko anglojęzycznego, więc postanowiłem to jakoś przełożyć. No tutaj bardzo śmieszne ćwiczenie, tak jest taki air molesting właśnie. Tutaj kolejne, może się wydawać również śmieszne. To się chyba nazywa bird dog. I tutaj to bardzo nam tutaj wspomaga taką aktywację mięśni głębokich. Także jeśli robicie bez pasa, co polecam. No to jest bardzo przydatne ćwiczenie. Tutaj takie może troszkę rozciąganie statyczne. Niektórzy mogą powiedzieć, że to bez sensu rozciągać się przed treningiem, ale jest to, nikt tutaj nie mówi o rozciąganiu się powiedzmy przez 2 minuty w jednej pozycji, tylko to jest tak, nie wiem, 10-15 sekund, co zwiększa tutaj nam zakres ruchu. Można jeszcze tak dopchnąć pośladkiem, żeby było jeszcze większe rozciągnięcie, na pewno to pomoże. Tutaj takie ciekawe ćwiczenie. Też nam rozciąga mięsień dwugłowy i aktywuje te różne mięśnie takie w tym gorsecie brzusznym, pasie brzusznym, nie wiem jak to nazwać do końca. To ćwiczenie też również to bardziej taki dynamic stretching. Polecam sobie sprawdzić to ćwiczenie, obczaić, na przykład zróbcie sobie test taki, że dotykacie nogami do podłogi. A po zrobieniu tego ćwiczenia gwarantuję Wam, że zakres ruchu będzie większy, będziecie bardziej rozciągnięci, więc na pewno jest to przydatna rzecz przed treningiem, no bo ostatnią rzeczą, jaką chcecie zrobić, to wykonywać martwy ciąg albo przysiady, będąc nierozciągniętym, bo to zwiększa ryzyko kontuzji tam, także no, warto dbać o swoje plecy. Tutaj jeszcze takie kettlebell swingi, które... Tutaj warto się skupić na tym, żeby pośladkami tak dopychać to wszystko. I to nas wprowadza w taki właściwy, prawidłowy schemat ruchowy i uczy aktywacji pośladków, żebyśmy sobie przed treningiem przypomnieli, jak to jest rozciągać pośladki. I tutaj przechodzimy do sztangi. Najpierw wiosłowanie robię, żeby wprawić się w taką... nie wiem, wtrzymanie takich prostych pleców i później lubię powoli się rozgrzewać, powoli dokładać do sztangi. No tutaj część osób powie, że za bardzo prostuje, jest przeprost, ale nic tutaj nie czuję w plecach złego, wiem, że spinam pośladki na maksa i bardzo dobrze to wchodzi. Także mówię, dzisiaj miałem deload, także więcej niż 100 kg nie robiłem, bo chcę się zregenerować, żeby mieć progres w następnej sesji, że tak powiem.
następnym cyklu treningowym. Także tutaj dołączyłem wszystkie moje serie rozgrzewkowe i tej ostatniej zrobiłem sobie 5 serii po 3. Tylko tutaj kredy zapomniałem, trochę mi się wyślizgiwało, ale potem poszedłem, bo już skończyłem nagrywać. Także jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Mam nadzieję, że pomogłem, bo mówię, część osób mnie pytało, jak się rozgrzać, jak wyleczyć swoje plecy. Również jeśli macie problem z plecami, to polecam robić te ćwiczenia nawet codziennie, bo one nie są jakby bardzo, nie ingerują w Waszą regenerację. Także na pewno to pomoże. A jeśli macie ochotę na więcej takich poradników, chociaż ciężko to nazwać poradnikiem, po prostu przekazuję swoje doświadczenie, wielkie doświadczenie, tak. Nie mam się za osobę jakąś profesjonalną, ale wiem, że też część osób jest zainteresowana tym, jak ja to robię. Także wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zrobiłem ten film. Jeśli macie ochotę na więcej takich, to piszcie w komentarzu. Pozdrawiam, na razie i szerokości.